Włącz i zostań z nami. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pokój z wami. I z duchem twoim. Wigilię uroczystości Trójcy Świętej przeżywamy w naszej czcigodnej katedrze wrocławskiej ceremonię udzielenia święceń prezbiteratu. Witam wszystkich tak licznie zgromadzonych w tej katedrze. Na czele z księdzem kardynałem, poprzez wszystkich braci kapłanów, kleryków, diakonów, witam i pozdrawiam rodziców, krewnych, tych, którzy dzisiaj przyjmują święcenia, i wszystkich zgromadzonych, jak również naszych drogich radiosłuchaczy. Po zasięgnięciu rady osób odpowiedzialnych za ich przygotowanie, zaświadczam, że uznano ich za godnych święceń. Z pomocą Pana Boga i naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa wybieramy tych naszych braci do stanu prezbiteratu. Bogu niech będą dzięki. Drodzy bracia i siostry, oto ci nasi synowie, którzy są waszymi krewnymi lub przyjaciółmi, za chwilę mają otrzymać święcenia prezbiteratu. Uważnie zatem rozważcie, jakiej godności w Kościele mają dostąpić. Zapewne cały lud Boży staje się w Chrystusie królewskim kapłaństwem. Jednak sam nasz wielki kapłan Jezus Chrystus wybrał niektórych uczniów, aby w Jego imię publicznie wykonywali w Kościele posługę kapłańską dla dobra ludzi. Sam posłany przez Ojca posłał na świat apostołów, aby przez nich i przez ich następców, biskupów, nieustannie pełnić swój urząd posługiwania nauczycielskiego, kapłańskiego i pasterskiego. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.